za te nauczania. Dziękujemy Tobie, że Ty mówisz do nas w sprawach małżeństwa, że pokazujesz nam prawdy związane z Duchem Świętym. My uniżamy przed Tobą to, co do tej pory było dla nas ostateczną wiedzą w tym temacie. Jesteśmy gotowi, Duchu Święty, aby Twoje prawdy zmieniały nasze podejście do sprawy małżeństwa. Amen. Przyjaciele, więc chcę dzisiaj zacząć od tego, co nazwałbym czterema prawami małżeństwa. Pierwsza rzecz to jest prawo priorytetu. Prawo priorytetu, ono polega na tym, że w małżeństwie prawda Boża, czy też prawdy Boże są konstytucją. To znaczy, że małżeństwo to nie jest coś, co nie posiada odgórnego prawidła Bożego. Przeszkadza wam to? Że małżeństwo, ono nie żyje odrębnym prawem. Że to nie jest coś takiego, że małżeństwo, ono posiada jakby suwerenne, niezależne od Boga prawo funkcjonowania. Kompromis na poziomie prawdy oznacza zgon małżeństwa. Małżeństwo się nie utrzyma, jeżeli jest kompromis na poziomie prawdy. Małżeństwo nie ma prawa bytu. W małżeństwie wielką rolę odgrywają sprawy emocji, uczuć. Wiele następują głębokie więzi. Ale to nie ma, to nie może stanowić punktu wyjścia. Nie można tym też zastąpić praw Bożych. Jeżeli w małżeństwie małżonkowie będą stawiali ponad prawdami Bożymi przeżywalność emocjonalną i będą wchodzili w kompromisy, zezwalając sobie na to, nie korygując siebie w tym, to małżeństwo runie. Ja w ogóle jeszcze raz mówię, ja nie mówię o małżeństwie, które jest małżeństwem w świecie, bo mnie nie interesują małżeństwa w świecie, bo małżeństwa w świecie nie są małżeństwami. No bo o tym dzisiaj rozmawialiśmy, bo skoro ludzie nieodrodzeni z Bożego Ducha, to są ludzie, w których nie ma miłości, bo w nich nie ma miłości. To, co oni przeżywają, to nie jest miłość. To są różnego rodzaju związki emocjonalne, ale to nie jest miłość. To jest to, co się, jak to, że się ludzie w coś tam wiążą, to mnie w ogóle nie obchodzi i nikogo z nas nie powinno obchodzić. Małżeństwo to są ludzie, którzy chodzą z Bogiem. Małżeństwo jest Chrystus. Jeżeli nie ma małżeństwa Chrystusa, to nie jest małżeństwo. W związku z tym, kiedy dochodzi do kompromisu na poziomie prawdy, to małżeństwo zaczyna mieć podcięte nogi. Rozumiecie? To nieważne, jak chcielibyśmy utrzymać sobie to małżeństwo. Ale kompromis zabije małżeństwo. Zabije. Na przykład, w tym małżeństwie dochodzi do konfliktu. I znanym na przykład takim elementem w świecie jest to, że
i nikt się nie dowie o konflikcie, który jest u nas. A dlaczego się ma nikt nie dowiedzieć o konflikcie Boże? A może właśnie potrzebujemy kogoś, żeby się ktoś dowiedział o konflikcie? A może musi ktoś tam wejść? A może trzeba zobaczyć, czy tam nie jest kompromis prowadzony? A może nie można tego przykryć, prawda? Natomiast to musi być obopólna decyzja, że prawa Boże są number one. Nieważne, jak się sobie podobamy, nieważne, jakie emocje między nami zaistniały, Chrystus jest zawsze na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu nie jest mąż, na pierwszym miejscu nie jest żona. Na pierwszym miejscu jest Chrystus. Jeżeli mąż czy żona wychodzą poza prawidła chrystusowe, to muszą pokutować. Małżonek nie może małżonkowi powiedzieć: ja ciebie rozumiem, jesteś poza prawdami chrystusowymi, ale i tak bardzo cię kocham i wszystko jest dobrze. Nie, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jesteś poza prawdami chrystusowymi, musisz pokutować. Ale nie mówmy o tym. Nie, no mówmy o tym. Mówmy. Wiecie, małżeństwo to jest najbardziej delikatna formuła. Najbardziej taka bliska. Nigdzie nie jest się tak blisko, jak w małżeństwie. Nigdzie. Po to zresztą też to jest stworzone, tego rodzaju rzecz. To ma być tak. Ale pierwsze prawo małżeństwa to jest prawo priorytetu. Prawda Boża jest priorytetem. Stąd Paweł tak lajtowo podchodzi, mówi tak: jeśli brat ma żonę pogankę, to nie jest z nią niewolniczo związany. Kropka. Druga Paweł to w ogóle by to... No masz pogankę, no masz, to siedzieć z nią, no. Ale jak chcesz, to odejść, no. Nie chcesz, nie odchodź, no to siedź. Oczywiście protestanci musieli do tego dołożyć swoje 3 grosze. I powiedzieć: no tak, ale to ona musi chcieć rozwodu i tak dalej. Tam jest napisane: jeśli masz żonę pogankę i ona chce z tobą żyć. A te słowo chce żyć, to nie oznacza tego, że ona nie wniosła o rozwód jedynie. Chcieć żyć, to oznacza żyć pełnią życia. A dla niego pełnia życia to Chrystus. Ja się pytam, jak ona będzie chciała z nim żyć tą pełnią życia? Jak? Tak? Nie będzie chciała. No ale nie chce z nim żyć. Ona by chciała żyć z nim, ale nie z Chrystusem w środku. Na przykład. Rozumiecie, o co chodzi? Jesteś fajny, kocham cię bardzo, ale ten Chrystus w środku mi przeszkadza. Proszę bardzo, to zamykamy temat tego, bo to jest jakaś groteskowa historia. Ponieważ nie wiążemy tego, nie łączymy. Dlatego też, kiedy jesteśmy w małżeństwie, to musimy pamiętać, że prawo priorytetu to jest numer jeden. To ono nas chroni. To prawda Boża nas chroni. To prawda Boża będzie powodowała, że nasze małżeństwo będzie szczęśliwe. To, że ona jest tam usankcjonowana jako w ogóle konstytucja nasza. To jest ważne. Po drugie, to jest prawo podążania. Czyli w małżeństwie musi być jeden kierunek funkcjonowania. Jeden kierunek. Po pierwsze, to musi być jeden kierunek zrozumienia w duchu. Ja sobie nie wyobrażam nawet tego, że jestem w małżeństwie i są 2 różne kierunki zrozumienia w duchu. Ja nie wiem, to jest dla mnie w ogóle absurdalna historia. Ja nie rozumiem. Że ja w określony sposób widzę w duchu, a moja żona widzi zupełnie inny sposób. Na przykład moja żona nie jest charyzmatyczną. I teraz ona sobie nie życzy. Na przykład moich zachowań charyzmatycznych. Rozumiesz? Bo ja mam żonę baptystkę, co mnie codziennie chce chrzcić od nowa. Bo u niej się w ogóle temat uświęcenia skończył w tym, że się kogoś mączy. I koniec.
Teraz ona nie wie, co tam jest dalej. Się zamoczy, już jest dobrze. Nie. Jeden kierunek podążania w duchu. Jeden. To jest bardzo ważne. W tą stronę trzeba iść. I teraz jak się szuka męża czy żony, to się nie szuka byle jako, bo też on jest nawrócony, bo nie, zaraz, spokojnie. Ale o tym mówiliśmy już dużo wcześniej. Następnie to musi być jedność co do służby. To nie znaczy, że obydwoje robią to samo, ale oznacza, że oni mają te służby ze sobą w jakiś sposób połączone tak, że mogą razem żyć. Rozumiecie? To jest jedność służby. To definiuje małżeństwo. A nie, że te służby są tak rozjechane totalnie, w ogóle po różnych krańcach, w ogóle, nie wiem, nieba. Że w ogóle, nie wiem, on chce być tutaj, a ona mówi, że ona ma od pana misję w Zimbabwe. I teraz ona mu truje pół życia, do Zimbabwe pojedzie. Człowieka, on jak myśli o Zimbabwe, to się, to człowieku. To ucieka gdzieś tam. Teraz w Chrystusa chce się schować przed Zimbabwe. Ja miałem naprawdę takie małżeństwo, z takim małżeństwem trochę pracowałem. Obydwoje byli, to jesteśmy dla siebie, jesteśmy dla... Tak, a kłócili się? Człowieku, przychodzili do mnie... Człowieku, oni się 40 minut kłócili na przykład, przychodzili za nim, to ja wreszcie któregoś razu na tym spotkaniu mówię, czy wy możecie milczeć? Milczeć. Milczcie obydwoje, jak tu przychodzicie, milczcie. Ja naprawdę, ja uzdrowiał mnie, ja będę mówił, jak wam powiem, to rozsadziłem ich jak dzieci, człowieku. To jeszcze taka sprzaka, tam było po dwóch stronach pro ciebie stołu. Mówię, kurczę, dorośli ludzie. Małżeństwo, obydwoje narodzeni z Bożego Ducha, wypełnieni Duchem Świętym, rozumiesz? I teraz razem tego, i teraz, ale on ma misję tu w Polsce, powiedział w jakim mieście, i ona też miała misję w Polsce, tylko w mieście oddzielonym o 250 km, i oni obydwoje są przekonani, że mają być w tych miastach. Ja mówię, jak możecie ty być tu, a ty tu? To ty, no pan mi powiedział. Ale jemu też pan powiedział. Co mamy zrobić? On mówi, rozwieźcie się, patrzył się na mnie. Się rozwiedli. Rozwiedli się, ona siedzi tam, on siedzi tam. Dokładnie tak jak chcieli. Tylko są osobno. Są osobno. Rozumiecie? Jak można w ogóle takie coś mieć? Nie ma takiego pana w ogóle. Tak? Albo nie istnieje realnie potrzeba zawiązania tego małżeństwa. Jeżeli oni przez półtorej godziny przebywania ze mną kłócili się 40 minut, to znaczy, że to jest notoryczne codziennie. To mniej więcej to jest 50% życia polegające na kłótni. Tak? 50% życia. To w ogóle nie są odosobnione przypadki. Ale prawdą jest to, że musi być jeden kierunek służby. Następna rzecz to jest jedność co do wspólnoty, co do kościoła. To nie ma, że jedno chodzi do jednej wspólnoty, drugie chodzi do drugiej wspólnoty. Moja żona jest katoliczką. Ona chodzi do kościoła katolickiego. Ja mówię, ale po co? Co ona tam robi? Ale ona jest wierząca. A co ona tam robi? Co ona tam robi? No chodzi, no i coś. Pazur łapie, macza pazur w tej kamiennej, tej panie tam, tak? Całuje figurę po nogach. I wszyscy całują, jeszcze dostanie coś tam, czegoś i co? Też musiał je dać, ten tam, ten rzec. Na co ona to robi? Po co? Jak można takie coś? No i to jest coś. I ty jesteś odrodzony z Bożego Ducha, do ciebie ona przychodzi i na tym różańcu ciubi. I wy teraz macie wspólnotę małżeńską. Jak ja bym mógł mieć wspólnotę małżeńską, siedzi kobieta i ciubie na tym różańcu, i ciubie. I teraz razem idziemy w jedną stronę, ciebie, tak? Ja na konferencję przewodzeniową, ona na pierwszy. A tak żyją ludzie, żyją, takie ekumeniczne małżeństwo. Ale też wśród protestantów. Ten chodzi do jednego kościoła, tamta chodzi do innego kościoła. On nie pójdzie tam, gdzie ona jest charyzmatyczna, nie, on jest skomowany, na ciebie elegancki. On nie będzie skakał jak ona wariatka. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. A jak wygląda bliskość tych ludzi? Co tu zrobić?
Ja tu się zastanawiam, jak to dzieci powstają w takim związku. To to jest. Przez pączkowanie. Dlatego to jest ewidentnie prosta rzecz. Małżeństwo jest w jednej wspólnocie. W jednej wspólnocie. Nie ma rozjazdu. Następnie to jest jedność w kierunku finansowym. Jest jedność priorytetów finansowych. Jedność priorytetów finansowych, a nie tak jak u naszego znajomego jednego opowiadał nam, że wrócił do domu, w domu remont. Do pracy wyszedł rano, w domu remont. Rano nic nie było, normalnie wstał, zrobił śniadanie, rozumiesz, to i poszedł do pracy. Wraca, mieszkanie rozjechane, grupa remontowa, człowieku, a on mówi tak, co to w ogóle jest? Ona mówi, remont kuchni robi. Rozumiesz? Ile ten krok? 30 tysięcy tygodnie kosztuje remont kuchni. A rano było rano normalnie, rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, to się, remonty to się planuje, to się w ogóle rozmawia miesiącami wcześniej. Czy coś się chce w domu zrobić? Ja nie wiem. Macie tak? To przynajmniej u nas tak jest. To chcemy coś zrobić. Nagada mówi, to na jesień zrobimy, to na wiosnę się zrobi. To się tak mówi, na wiosnę zrobimy remont. A nie, ty wstajesz rano, wracasz z roboty, rozumiesz? A tutaj ci prują ściany w ogóle w domu. Tak? I w ogóle wie, że ona stoi szczęśliwa. To tylko 30 tysięcy będzie nas kosztować. No facet się w ogóle za mnie złapał. To musi być jedność priorytetów finansowych. Pod każdym względem, no. To trzeba, małżeństwo to tak musi funkcjonować. No nie ma, to te finanse to lecą na dwie, na dwa skrzydła. Nie. To jest jeden kierunek. Dlatego ja to zawsze jestem, ja to zawsze do ludzi mówię, zobaczcie, kto wśród was jest lepszy w tym, niech ta jedna osoba w ogóle zarządza tymi pieniędzmi w ogóle, jakoś podejmuje te kluczowe decyzje. Rozmawiajcie o tym, razem ustalajcie, ale to niech jedna osoba decyduje, kurczę. Ktoś to się na tym lepiej zna. I ostatni element prawa wspólnego podążania to jest jedność w kierunku wychowania dzieci. Czy też posiadanie, ile dzieci się chce posiadać, czy się chce posiadać te dzieci. To musi być jedność w tym. Jeśli chcemy mieć dzieci, dobrze. Chcemy mieć dzieci, miejmy dzieci. No teraz ile my chcemy mieć dzieci? No chcemy mieć trochę tych dzieci. Jedno, dwa, trzy, nie wiem ile chcemy mieć dzieci. A jak już te dzieci są, to teraz jeden kierunek wychowania. To takie musi być małżeństwo. To najgorszą rzeczą, jak będę uczył o dzieciach, to wtedy o tym wspominam. Najgorszą rzeczą, jedną z najgorszych rzeczy dla dziecka, to jest to, że rodzice to podejmują różne decyzje wobec tego dziecka. To dziecko, to człowieku, wiesz, stoi wtedy i mama pozwala, tata nie pozwala, bo na odwrót, to rozumiesz, co chodzi, pomieszane te priorytety. Rozumiesz, jeszcze rodzic broni dziecka przed drugim rodzicem, no i koniec. Także jedność, czyli jeden kierunek zrozumienia w duchu, jedność co do służby, jedność co do wspólnoty, jedność co do priorytetów finansowych i jeden kierunek wychowywania dzieci. To jest prawo podążania, czyli podążamy w jednym kierunku. Trzecie prawo to jest prawo zależności. W małżeństwie ludzie zależą od siebie nawzajem. To, czego uczyliśmy w zeszłym miesiącu, o czym mówiłem, ten pogląd, duchowy pogląd, to jest pogląd, który daje nam, pokazuje nam całokształt zjawiska. Prawda? Ale w tym całokształcie widać wzajemną zależność. Ten mąż zależy od żony, żona zależy od męża. Na różnych odcinkach. Ale tam jest prawo zależności. On jest głowa, ona jest pomoc. Głowa bez pomocy nie działa. Pomoc, jak nie ma głowy, to nie ma komu pomagać. No i koniec. No. Co pomoże? Komu pomoże, jak nie ma komu? Rozumiesz? Czyli jest ta wspólna zależność. Więc jest prawo zależności. I teraz jest bardzo ważne, że w małżeństwie trzeba pracować w temacie poddawania się sobie nawzajem. Poddawać się. Poddawanie się nie polega na tym, że się wchodzi w taką chorą formułę, że w ogóle zrobię wszystko, co będziesz chciał, kupuję głupotę, powiesz, zrobię. Nie.
Ale ja uczę się, jak się poddawać żonie, czyli czy ja przede wszystkim co? No słucham żony, żona słucha mnie, no słuchamy się, uczę się. Dla mnie to też nie łatwa rzecz. W ogóle ja uważam, że to może być dla wielu ludzi trudne. Jak na przykład jeszcze długo byłeś człowiekiem, który zawsze sam podejmował decyzje, to teraz musisz wejść w pewną zależność. Przede wszystkim jest przy tobie drugi człowiek i teraz i ten drugi człowiek, no liczysz się z tym drugim człowiekiem. Tak. Zaczynasz zależeć też od różnego rodzaju upodobań tego drugiego człowieka. To nie jest tak, że w małżeństwie bierzemy się po zmianie. Czekam, aż on się zmieni, czekam, aż ona się zmieni. Teraz tam cierpię i czekam, aż pozmienia. Nie pozmienia się. No, to niekoniecznie się pozmienia coś. Coś się trochę się pozmienia, a część się w ogóle nie pozmienia. Prawda? Część się nie, po prostu. Nie ma to, że się pozmienia. W ogóle tą nauką zależności jest też na przykład nauka tego, co ten mąż, co ta żona w ogóle lubią, czego chcą. I nie przekonywanie ich na swoje kopyto na przykład. Nie? Uczysz się tego na różnych odcinkach. Czyli tutaj widać, że następuje nauka tolerancji, że tutaj jakby w małżeństwie to trzeba spuścić z toną w różnych sytuacjach. Bo są sytuacje, które w ogóle nie są związane z prawdami Bożymi, ale jednak ludzie trzymają się ich kurczowo. To są przyzwyczajenia, które wnieśliśmy do małżeństwa ze stanu kawalerskiego. Się wniosło różne przyzwyczajenia. Ja lubię to, ja lubię tamto, ja się tak zachowuję, ja tak reaguję. A teraz wchodzisz w małżeństwo i okazuje się, że to nie ma, że tak reagujesz. Tak reagowałeś, a teraz to będzie ranić twojego partnera. I to nie ma, że ty teraz... To ja ci wytłumaczę, dlaczego ty tak powinnaś, albo ja ci wytłumaczę, dlaczego tak powinieneś. Ja, nie, zaraz, nie wytłumaczę ci. Ja zobaczę, czy to nie jest problem na poziomie prawdy Bożej. Jak to nie jest problem na poziomie prawdy Bożej, tak, to wchodzi w grę i któraś z kolejnych zasad poddania. Na przykład, że kto więcej ma, od tego się więcej wymaga. Na przykład nikomu. Twardszy co robi? Ugina się. Silniejszy się ugina. Zawsze tak jest. Bo to po to masz siłę, żeś się ukołnił. Rozumiesz? Uginasz się. Nie dlatego, że musisz, tylko dlatego, że ty rozumiesz, że to jest jakieś tam prawidło bycia blisko, bycia razem. Też na przykład dużo już dowiedziałem w ogóle, że na przykład no, nie kupię Agacie pewnych rzeczy nigdy. Raz i buty kupimy tam w życiu. Pamiętam ten dzień do dziś. Takie Saszki kupiłem. Kupiłem takie Saszki, przyniosłem. Bardzo ładne moim zdaniem. Dobre były. Kurzane, takie wsuwane. Pamiętasz, ja pamiętam. To był jeden z traumatycznych rzeczy. Bo ostatnie to było, ostatnie kupienie było dużo. Nikt nie kupił, bo ja już byłem w Chrystusie, nikt nie kupił już tych, bo to na pagę. Ubrania jej nie kupię. Raz je kupiłem, kiedyś jeszcze w świecie byłem garsonkiem, tak o... Moim zdaniem bardzo dobra ciepła. Ta skórka była dłuższa, taka polerko takie szare, ładne. Taka była grubsza, cieplejsza. Żeby to i na wiosnę taką chłodniejszą, i na jesień cieplejszą. I to w grudniu nie było widać na tym i tak elegancko, trochę wymózka, taka wypita, taka nie była leżę, kana. No, nie, czy widziałeś, że kiedyś tak mi przychodziła? No nigdy nie widziałem, bo pierwszy raz kupiłem. Ja na przykład już wiem, że nie kupię. Nie. Bo to ja się muszę nauczyć, to nie kupuje się żonie takich rzeczy, bo żona musi iść sama sobie zobaczyć. Może. Co wiem, co mogę kupić, to kupię na przykład. Jakie jedzenie mogę kupić, bo wiem, że ona też lubi, a wiem, czego nie lubi. Wiecie, to jest jakieś takie... Co? Dobre, dobre, o, koleżance wniosł, dowcip. A więc nauka
tolerancji wobec siebie. To jest normalna rzecz w małżeństwie. Ludzie, my nie wchodzimy w małżeństwo, żeby się pozmieniać. Ja cię zmieniam, ale ja bym nie chciał dzisiaj wchodzić w małżeństwo, gdzie ja musiał zmieniać się zaraz. Rozumiecie? Ja dzisiaj bym był kawalerem i z tym, co ja mam w swoim sercu, ja bym w życiu nie wchodził w jakieś małżeństwo, bym zobaczył jakąś tam babeczkę, już bym miał plan, jak ją pozmieniać, ja bym nie chciał jej pozmieniać. O Boże, mnie ręka boska broniła przed tym, żebym ją chciał pozmieniać. Ja do tej pory szukał, abym znalazł coś takiego, taką postać, żeby ja tam nie musiał zmieniać zaraz. Zaraz przychodzi, rozkręci, pozmienia. Skręcić na mnie. A to nie tak, bo to w tej miłości to nie o to chodzi. To jest akceptacja różnic. Są różnice. Różnice. Jeżeli to jest, jeszcze raz mówię, niezwiązane z priorytetami Bożymi, jeżeli chodzi o prawdę, to nie dotykamy tych różnic. Nie dotykamy. Ja nie dyskutuję na przykład. Ja jej nie przekonuję. Nie mówię, a wiesz, bo to jest dobre, bo to. A ja tak robiłem kiedyś. Bo ja uważałem, że jak ja będę stał na przykład i będę tłumaczył, proszę ciebie, do końca w ogóle ten temat i wyjaśnię jej tak, że potem jeszcze głębiej wyjaśnię, to że ona to przyjmie. A tu się okazuje, to nie, bo to masz, ty masz prawo mieć swoje życie. Ja się związałem z twoim życiem. W małżeństwie rzecz nie polega na tym, że my się tacy sami, jesteśmy tacy sami, bo się, ten kopiec mnie teraz będą chodzić. Nie. Prawo zależności też jest związane ze wspólnymi planami. Powstają wspólne plany w małżeństwie. Wspólne. Do tej pory miałeś swoje plany, a teraz powstają wspólne plany. Małżeństwo to jest też to, że my zależymy wobec siebie na poziomie wspólnych planów. My planujemy sobie te życie nasze. Rozumiesz? Wszystko to jest podporządkowane priorytetom Bożym, natomiast my planujemy życie. Planujemy życie. I też musimy być w tym, tak? Tolerancyjni i rozciągliwi, dlatego że to mogą być różne rzeczy. I trzeba wielokrotnie rezygnować z pewnych spraw na rzecz partnera i tworzyć coś wspólnego, kawałek czegoś wspólnego. Nie wszystko będziecie mieli wspólne, to w ogóle trzeba zapomnieć, że w małżeństwie wszystko będzie wspólne. Każdy element, są takie, że ludzie wchodzą w małżeństwo, że teraz wszystko będziemy tak, wszystko wiemy, każdy swój ruch znamy, wszystko robimy wspólnie. A więc uspokój się, że ty w ogóle zwariujesz. Ty zwariujesz, ona zwariuje, to wariamy. Nie. Wiele spraw jest takich, które pozostają w pewnej gestii pojedynczych osób. Ale łączą się gdzieś w jednorodny plan. To jest coś takiego, że to sobie nie przeczy. To sobie nie przeszkadza. Aczkolwiek niekoniecznie jest do końca znane. My nie mamy tak na przykład, że każda rzecz jest do końca znana. Nie. Ja nawet nie usiłuję, wiecie? Nie usiłuję. Ja mam pewne znane przestrzenie, Agata ma pewne znane przestrzenie. Kiedy ja potrzebuję, to się muszę zapoznać z tymi przestrzeniami, nawet teraz na bieżąco, bo ja nie wiem. Ale w małżeństwie jest jakby, są globalnie wspólnie planowane rzeczy. Jest też w tym prawie zależności nauka powierzania się sobie nawzajem. Ta nauka powierzania, ona jest, to są takie ryzykowne kroki. Bo wiecie, my jesteśmy ludźmi bardzo różnymi. Łączymy się w małżeństwo i to są dwa te różne byty się jednak łączyły. I teraz to trzeba na przykład przez wiarę poddać się komuś, nie będąc do końca pewnym, czy ten ktoś należycie nas ogarnie w tym temacie. Bo człowiek jest jakby przyzwyczajony, że sam sobie każdą rzecz ogarnia. A jak sobie nie może ogarnąć, to szuka sobie czegoś, ale też na własną rękę. Tutaj gdzieś jest ten partner i to jest taka opieszona, okej, to bym się powierzył, ale ja wiem, jak się powierzę i co? I huknie mi to. I to zostanie zniszczone.
to jest ryzyko powierzenia. Musi być takie ryzyko powierzenia. Jest coś takiego. Nie zawsze ty wszystko będziesz wiedział. Tak? Musisz zaryzykować. No i co? W tym prawie zależności jest też prawo zorientowania na siebie. No, mamy obowiązek bycia zorientowanymi na siebie. No dzisiaj mówiliśmy o miłości. To jest w ogóle ewidentna rzecz. Tak? Najpierw ty. Wspominałem się o tym troszkę. Czy gdyby mąż patrzył na sprawy żony, a żona na sprawy męża, to w ogóle inaczej by to wyglądało. Inaczej. Ja się będę interesował twoimi sprawami, ty się będziesz interesował moimi sprawami, tak? I mamy realizowane prawo zorientowania na siebie. I ostatnim prawem jest prawo otwartości. Jest napisane na początku, że obydwoje byli nacy. W małżeństwie następuje wielka potrzeba otwierania się i poznawania się. Otwierasz się i poznajesz. Niekoniecznie się dowiadujesz rzeczy takich, których byś chciał dowiedzieć. Nie zawsze. Czasami się zastanawiasz, czy to potrzebne było, żeby się dowiedzieć. No potrzebne. Bo otwarcie to nie jest coś takiego, że bez tego można żyć. W małżeństwach, jeżeli nie ma otwarcia, to jest bardzo trudno. To jest bardzo trudno. Tylko oni są stworzeni inaczej. Oni są, jakby to jest jasny symbol, że oni siebie znają. Oni są przed sobą otwarci. Oni mieli łatwiej na nam zewą, bo nie mieli w ogóle ciężarów, przeszłości, traum, przeżyć, innych znajomych, nikogo nie mieli. On jej nie pytał, z kim bądź wcześniej. A ona prorok mówi, powiem ci, z kim będę później. Nie, nie było. Ale byli nacy. Byli nacy. I ta nagość jest, to jest pewne prawo małżeństwa. Prawo małżeństwa. Otwieranie się i poznawanie się. To nie jest łatwa rzecz też. To człowiek musi przejść te granice lęku. To jest gwoli pierwszego tematu.